Cześć, dziś powiem Ci, w jaki sposób zostać milionerem. To, co powiem, nie ma nic wspólnego z jakimiś szybkimi, magicznymi metodami na zarabianie pieniędzy, a raczej to są konkretne techniki. Na początku witam Cię na kanale, gdzie mówimy o biznesie, inwestowaniu, mówimy o tym, w jaki sposób zarabiać pieniądze oraz jak szybciej realizować swoje plany, cele i marzenia. Jeżeli jesteś osobą nową na tym kanale, to zachęcam Cię do subskrypcji, a teraz już bez zbędnego expose przejdźmy do konkretów. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to jest prowadzić stosunkowo oszczędne życie. Wydaje się, że milionerzy lub miliarderzy wydają mnóstwo pieniędzy, telewizja to wszystko nakręca. To nie jest prawda. Kiedy przebadano amerykańskich milionerów, okazało się, że większa część z tych osób nigdy nie kupiła markowego zegarka, nie kupiła nigdy jakichś drogich butów, garniturów. To są ludzie, którzy najczęściej prowadzą takie dosyć oszczędne życie. To jest oczywiście Ameryka. Jeżeli poszlibyśmy tutaj do naszego polskiego społeczeństwa, to ja mam tą możliwość spotykania się z ludźmi naprawdę bardzo bogatymi, z milionerami i powiem Ci, że można ich podzielić na dwie grupy. Jedna to są ludzie, którzy kupują sportowe samochody, jeżdżą na egzotyczne wycieczki, dobrze się bawią, a druga to jest faktycznie tacy ludzie, którzy prowadzą dosyć oszczędne życie. Jeżeli Ty myślisz sobie, że warto właśnie należeć do tej grupy, która wydaje mnóstwo pieniędzy na samochody, domy, egzotyczne wycieczki, to Cię rozczaruję, ponieważ kiedy ja rozpoczynałem swoją firmę, to w ciągu pierwszego roku zarobiłem 1 000 000 złotych. Wydawało mi się, że mam teraz dużo pieniędzy, że mogę również należeć do tego grona. Zacząłem kupować drogie zegarki, kupowałem Rolexa, Armani i tak dalej, kupowałem drogie markowe garnitury, samochody, wybudowałem ogromny dom na 30-starowej działce. To wszystko oczywiście bardzo mocno mnie cieszyło, ale sprawiło, że naraz okazało się, że pomimo dużych dochodów, de facto na koncie praktycznie nic nie zostaje, ponieważ drogie życie kosztuje. I po pewnym czasie zacząłem żyć bardzo skromnie, może jakoś nie super skromnie, ale jeżeli popatrzyłbym sobie na to, ile zarabiam, a ile wydaję, to stosunkowo, procentowo wydaję dużo mniej niż większość moich znajomych. Więc polecam raczej prowadzić skromne życie, ponieważ to, co posiadasz, Twoje aktywa, to jest faktyczny Twój majątek, a nie samochody, egzotyczne wycieczki i tak dalej. Pomimo tego, że faktycznie mam też drogi samochód, jeżdżę Mercedesem CLA, mam duży dom i czasami jadę na jakieś wakacje, ale de facto i tak prowadzę stosunkowo oszczędne życie. Druga rzecz, o której większość ludzi nie mówi, to jest oszczędzanie. Milionerzy bardzo dużo oszczędzają i polecam Ci na samym początku oszczędzać minimum 10% z tego, co zarobisz przed opodatkowaniem, przed wydaniem tych pieniędzy. Mówiąc prościej, jeżeli powiedzmy Twoja wypłata wynosi 2000 zł, to 10% z tej sumy przelej sobie na konto oszczędnościowe, zanim jeszcze zaczniesz wydawać pieniądze. Inaczej nie będziesz tego oszczędzał. Inaczej na początku wydasz wszystko, a potem okaże się, że i tak Ci nic nie zostało, więc nic nie oszczędzisz. Jeżeli jesteś osobą, która zarabia więcej, powiedzmy 5-10 tysięcy, to powinieneś nawet oszczędzać 40% tego, co zarobisz. To jest dużo łatwiejsze, kiedy oczywiście zarabiasz więcej pieniędzy, bo jeżeli na przykład nawet 50% odłożysz sobie ze 100 tysięcy, to naraz okazuje się, że to i tak sporo Ci zostało do życia. Co innego, jeżeli Ty zarabiasz 2 tysiące, to faktycznie na początek 10% tej sumy to jest jak najbardziej ok. Wielu milionerów przez innych jest postrzegana jako ludzie biedni albo ludzie, którzy mają problemy finansowe, ponieważ duża część milionerów, duży procent tego, co zarabia, odkłada i pomimo tego, że zarabiają dużo, że się im dobrze powodzi, to de facto i tak żyją na pograniczu bankructwa. Jest to bardzo fajna mentalność, która prowadzi do tego, że masz jeszcze więcej pieniędzy, budujesz sobie kapitał, którym potem możesz zarządzać, którym potem możesz inwestować i to oczywiście powoduje, że jeszcze szybciej się bogacisz. Trzecia rzecz to jest inwestowanie małych sum. Jeżeli masz mniej niż 100 tysięcy do zainwestowania, to z jednej strony oczywiście oszczędzaj, ale z drugiej strony inwestuj w siebie. Inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja, jaka może być. Wielu ludzi mówi tak, szczególnie jak to widzę na jakichś tam grupach dyskusyjnych związanych z inwestowaniem, trzymajcie się z daleka od szkoleniowców, lepiej wziąć pieniądze na giełdę, zacząć inwestować, bo się więcej nauczysz. To nie jest prawda. To jest myślenie bardzo ograniczające. Oczywiście nie wszystkie kursy, szkolenia są warte swojej ceny, ale to jest bardzo ograniczające szkolenie. Myślenie. Z tego względu, że jeżeli Ty bierzesz pieniądze, nie masz pojęcia co robić, nie masz pojęcia jak inwestować, zarządzać ryzykiem, jak stawiać stop lossy, nie masz żadnej strategii, to te pieniądze prędzej czy później stracisz. I możesz to robić nawet przez 5-10 lat, cały czas stracić pieniądze i niczego się nie nauczysz. Wbrew pozorom błędy są dobre, błędy rozwijają pod warunkiem, że wyciągasz z nich jakieś wnioski i wiesz, jakie błędy popełniasz. Jeżeli Ty nie wiesz, jakie błędy popełniasz, to będziesz popełniać je w kółko.
Kiedyś Michael Jordan powiedział, że możesz rzucać 8 godzin dziennie do kosza, ale jeżeli nie wiesz, jakie błędy popełniasz i nie pracujesz nad ich rozwiązaniem, to de facto nauczysz się tylko i wyłącznie rzucać źle do kosza. Dlatego ja polecam inwestować pieniądze w naukę, ja bardzo dużo książek czytam, bardzo dużo kursów przerabiam, jakieś szkolenia i tak dalej. Warren Buffett tak naprawdę większość czasu, większość swojego życia po prostu siedział w książkach, więc to pokazuje, że ludzie bogaci bardzo dużo się uczą, bardzo dużo czasu inwestują w naukę. Nawet Bill Gates powiedział, że dzisiaj przynajmniej pół godziny dziennie właśnie poświęca na czytanie książek. I nie są to książki, które mają jakąś fabułę, tylko to są bardziej poradniki i książki, które są książkami specjalistycznymi, które mogą spowodować, że jeszcze osiągnie więcej w życiu, o ile to jeszcze jest możliwe. Czwarta rzecz to jest budowanie sobie dodatkowych źródeł dochodu. Większość ludzi, i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, ma tak naprawdę tylko jedno źródło dochodu. Jest to albo praca etatowa, albo własny biznes. Tymczasem milionerzy zazwyczaj mają 3 albo co najmniej 4 niezależne źródła dochodu. Mówiąc prościej, jeżeli jesteś pracownikiem etatowym, to staraj się odkładać pieniądze i na przykład po godzinach inwestować w nieruchomości albo na giełdzie. To ci stworzy 2 dodatkowe źródła dochodu. Ewentualnie możesz po godzinach rozwijać swój własny biznes. To ci stworzy już w tym momencie 3 różne źródła dochodu. Inwestowanie w nieruchomości też po części może być biznesem. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to może warto pomyśleć o inwestowaniu na giełdzie, lokowaniu części kapitału w nieruchomości albo tak naprawdę na jakimś flipowaniu, czyli na przykład kupowaniu starych zabytkowych mebli, remontowaniu, sprzedawaniu. Oczywiście najlepiej by było, żebyś w tych biznesach nie pracował, tylko żeby robiły to inne osoby, a ty stworzyłeś sobie dodatkowe źródło dochodu. Możesz mieć oczywiście 3 albo 4 różne biznesy, to też jest jakieś dodatkowe źródło dochodu, ale w każdym razie większość milionerów ma przynajmniej 3 albo 4 dodatkowe źródła dochodu. No i punkt 5 to jest dźwignia. Jeżeli stworzyłeś sobie dodatkowe źródła dochodu, albo masz pracę etatową, albo masz własny biznes, to masz też zdolność kredytową. I możesz tutaj wykorzystać dźwignię, żeby się jeszcze szybciej bogacić. Ludzie biedni uważają, że albo kredyty są fajne, bo można za nie kupić fajne zabawki, albo uważają, że kredyty są złe. Kredyty nie są ani dobre, ani złe. Warunek jest taki, że kredyt, który bierzesz, to jest kredyt inwestycyjny i będzie dla ciebie zarabiał pieniądze. Kredyty są po to, żeby się jeszcze szybciej bogacić. Inwestujesz nie swoje pieniądze, tylko pieniądze innych ludzi. Najczęściej pieniądze banku. I to może spowodować, że będziesz się jeszcze szybciej bogacić i to spowoduje, że będziesz miał jeszcze więcej pieniędzy. Większość biznesów, takich dużych, większość firm ma swoje linie kredytowe. Większość milionerów i miliarderów korzysta z potęgi kredytów. Więc nie bój się kredytów pod warunkiem, że to są kredyty pod inwestycje. I oczywiście kredyty to nie tylko jest jedyna możliwa dźwignia, bo istnieje ich dużo więcej. Warren Buffett przykładowo na początku, kiedy inwestował, miał świetne wyniki, postanowił założyć swój fundusz inwestycyjny i w ten sposób stworzył sobie dźwignię. Inni inwestorzy dali mu pieniądze, a on pobierał prowizję od po prostu swoich inwestycji, które wykonywał dla nich i w ten sposób miał dźwignię finansową. W pewnym momencie stworzył sobie jeszcze lepszą dźwignię finansową, ponieważ stworzył sobie towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia działają jeszcze lepiej niż kredyty, ponieważ możesz wziąć pieniądze innych ludzi i nie wypłacasz ich, dopóki im coś się złego nie stanie. A masz kapitał, który możesz obracać i masz w ten sposób dźwignię finansową. Dobre ubezpieczalnie to są takie, które mają mnóstwo pieniędzy od klientów, a tak naprawdę nie muszą ich oddawać klientom. No i to jest temat zupełnie na inny może materiał. Jeżeli będzie zainteresowanie, to na ten temat powiem, na temat dźwigni finansowych. Ale chciałbym, żebyś wiedział, że dźwignie finansowe nie są w żaden sposób złe, tylko są dobre i pomagają się jeszcze szybciej bogacić. Więc jak widzisz, przedstawiłem Ci 5 punktów i jeżeli zaczniesz je realizować sumiennie, to zobaczysz, że będziesz miał wyniki i efekty. Oczywiście nie od razu wszystkie 5 możesz wdrożyć, bo możesz na przykład zastosować tylko 1 lub 2 punkty, to i tak już lepiej niż większość ludzi zrobi, więc staraj się te 5 punktów wdrożyć do swojego planu, a zobaczysz, że wyniki i efekty przerosną Twoje najśmielsze oczekiwania. I teraz pytanie na sam koniec. Żeby przygotowywać kolejne materiały, to ja bym musiał wiedzieć mniej więcej, czym się zajmujesz. Czy jesteś przedsiębiorcą, czy może jesteś pracownikiem etatowym, ile masz lat i jakie tematy Cię najbardziej interesują. Czy to jest właśnie rozwój finansowy, czyli w jaki sposób zostać szybciej milionerem, czy to jest właśnie rozwój bardziej w kierunku inwestycji giełdowych, czy jeszcze jakichś innych inwestycji
na przykład inwestycji w nieruchomości, czy może to jest rozwój biznesowy, chciałbyś założyć własny biznes i nie wiesz, jak to zrobić, albo już masz biznes i chciałbyś go rozwinąć. Więc napisz mi, czy jesteś przedsiębiorcą, czy pracownikiem etatowym oraz ile masz mniej więcej lat i jakie masz plany na przyszłość oraz na jaki temat mam nagrywać kolejne materiały. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć, Adrian i nie zapomnij o subskrypcji tego kanału.